Fabien Barthez przez lata słynął zarówno ze świetnej gry, jak i kompromitujących wpadek. W meczu przeciwko Boltonowi najpierw widzieliśmy klasę francuskiego bramkarza, kiedy to obronił strzał JJ Okoczy z rzutu wolnego. W 25 minucie Barthez jednak popełnił fatalny błąd, co wykorzystał Stelios Yannakopoulos. W ostatniej minucie pierwszej połowy wyrównał Franck Ribéry. W drugiej połowie szczęście uśmiechnęło się do Marsylii. Po dośrodkowaniu Habibeya samobójczą bramkę strzelił Ben Haim, a to oznaczało, że w 1/8 finału Pucharu UEFA zobaczymy Olympique.